Dziś o badaniu piersi i o raku piersi. Niestety, to jest najczęstszy nowotwór, który jest rozpoznawany u kobiet. Niestety, nie mamy możliwości, żeby mu zapobiegać, ale najważniejsza rzecz, możemy go wykrywać na wczesnym etapie, kiedy jest on w 100% wykrywalny. Dlatego każda kobieta po 25 roku życia raz w roku powinna wykonać badanie USG piersi i takie badania wykonują radiolodzy, ale również ginekolodzy, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty i są przeszkoleni. Druga rzecz, po każdej miesiączce, raz w miesiącu samo badanie piersi. Zapytajcie swojego ginekologa, jak to robić. Nie ma tutaj błędnej metody. Po prostu trzeba zacząć, nauczyć się budowy swoich piersi i wyczulić się na ewentualne zmiany. I trzecia bardzo ważna rzecz, skończyłaś 50 lat, wykonuj raz na 2 lata mammografię. Raka piersi można wcześniej wykryć i uratować życie, dlatego warto się badać. Nazywam się Wojtek Homola, spotkacie mnie w Femimea na Bielanach Wrocławskich.